Cześć, z tej strony Marta Krajewska, rozgrywająca KS Developer z Rzeszów. Pochodzę z Warszawy. Moja pasja do siatkówki zaczęła się ze względu na to, że tata pracował w Plusie. Bardzo często dostawał bilety na mecze, więc zabierał mnie, jeździliśmy na mecze reprezentacji. No i jako mała dziewczynka byłam raczej bardzo ruchliwym dzieckiem, więc rodzice stwierdzili, że mnie zapiszą na jakiś sport. No i była to siatkówka. To znaczy tak, jak ja zaczęłam grać, to byłam w drugiej klasie podstawówki. Przychodziłam na treningi do dziewczyn starszych, bo nie było jeszcze sekcji dla takich maluchów jak ja. No i na pewno była to dla mnie duża forma zabawy, rozrywki, oderwania się od szkoły, co dla mnie było na plus. Więc na pewno bardzo polubiłam się siatkówką od samego początku. Rada na pewno wytrwałość i przejście takiego ciężkiego okresu dorastania, czyli nie wiem, wieku czasem szkolnego, czasem gimnazjalnego, teraz już nie gimnazjalnego, ale licealnego, kiedy na przykład koleżanki, rówieśnicy wychodzą na dwór, mają jakieś inne zajęcia i tak naprawdę mają czas na inne przyjemności. Tak, kiedy zaczyna się siatkówkę dosyć wcześnie, no to wiadomo, że wakacje to są wyjazdy na obozy, turnieje i tak naprawdę, żeby wtedy nie patrzeć na ludzi dookoła, tylko na siebie, na swoją przyszłość i w momencie, kiedy przychodzi ten okres buntu, to wytrwać ten okres i być wytrwałym w swojej pracy. Założenia były takie, żeby grać jak najlepiej, cieszyć się siatkówką i prezentować się godnie. Więc tak naprawdę te wszystkie założenia zostały spełnione. Wiadomo, że my jako zawodniczki dałyśmy sobie poprzeczkę troszkę wyżej i chciałyśmy zdobyć złoto i nie ukrywałyśmy tego. Mówiłyśmy to otwarcie w wywiadach i tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że walczymy o złoto. Wiadomo, że tego złota nie udało się wywalczyć. Jest srebro, ale z tego srebra również trzeba się cieszyć. Wiadomo, że tak jak dla mnie, dla młodej zawodniczki, był to ciężki sezon. Postawiłam sobie też poprzeczkę bardzo wysoko, bo chciałam jak najbardziej pomagać drużynie, przyczynić się do naszej dobrej gry, więc nie chciałam tutaj nikogo zawieść, ludzi, którzy we mnie wierzyli i którzy na mnie stawiali. Więc było mi ciężko pod względem presji, no ale finalnie wytrzymałam to i jako zespół to wytrzymałyśmy. Mamy to srebro i jest to dla mnie największe osiągnięcie, więc naprawdę mogę powiedzieć, że to jest mój pierwszy ważny medal w całej swojej karierze i jestem z tego dumna. Najbardziej pozytywnym meczem w całym sezonie było dla mnie wygranie półfinałowego meczu z ŁKS-em. Po tym meczu naprawdę płakałam ze szczęścia pierwszy raz. W ogóle to były emocje nie do opisania. Cały czas, jak skończyłyśmy ten mecz, nie mogłam uwierzyć, że już to się stało, że ten medal jest. I tak naprawdę już wiadomo, że walczyłyśmy o złoto, ale każda już się cieszyła, że jesteśmy na podium, że zdobyłyśmy ten medal i naprawdę to był dla mnie bardzo ważny mecz, ponieważ byłam wtedy też na boisku, więc wiedziałam, że jakby fizycznie przyczyniłam się do tego, że był taki, a nie inny wynik. Byłam wtedy przeszczęśliwa. Najgorszy moment to chyba był moment, kiedy dowiedziałam się, że nie będziemy grać w Superpucharze. To wtedy to była taka bezsilność, bezradność. Ciężko się oglądało ten mecz, bo wiedziałyśmy, że możemy być na miejscu dziewczyn z Łodzi. Było to smutne, bo to było zdarzenie, na które nie miałyśmy kompletnie wpływu, no i które bardzo zabolało. Myślę, że to nie zależy od wieku, a zależy od osoby, bo są osoby, które są bardziej wrażliwe,
czyli ja, są osoby, które mniej przeżywają przegrane, bardziej analizują, są osoby, które są złe, które płaczą, więc jakby to naprawdę zależy od charakteru, zależy od zawodniczki. W moim przypadku zależało to od okresu w sezonie. Wiadomo, że pierwsze mecze, kiedy nie byłam w pierwszej szóstce, kiedy tak naprawdę nie miałam wpływu na wynik, inaczej wpływały na mnie niżeli te mecze, w których byłam na boisku i kiedy uczestniczyłam jakby w samym meczu. Myślę, że każda przeżywa to indywidualnie, niezależnie od wieku. Podsumowując sezon, na pewno był to inny sezon też ze względu na pandemię. Był to ciężki sezon pod względem psychicznym dla mnie, ze względu na to, że był to duży przeskok z Bielska do Rzeszowa. Wiadomo, że w Bielsku wymagali ode mnie czegoś innego, tutaj wymagali ode mnie troszeczkę więcej. Były nałożone cele wyższe niż w moich poprzednich klubach. Plus do tego doszło moje granie w pierwszym składzie, co też wywoływało u mnie bardzo dużo stresu i początek, kiedy wchodziłam na boisko i wiedziałam, że to jest ten czas, kiedy gram i kiedy nie mogę zawalić, kiedy muszę dać siebie wszystko i kiedy nie chcę zawieść siebie, dziewczyn na boisku, kibiców. Naprawdę, na początku był to dla mnie duży, duży paraliż, ale przez to, że trenerzy we mnie bardzo wierzyli, że moja praca z treningu na trening wyglądała coraz lepiej, poskutkowała tym, że cały czas grałam i cały czas mogłam zdobywać to doświadczenie. Z meczu na mecz czułam się coraz pewniej i tak naprawdę pomimo tego, że w tych meczach finałowych no jednak przegrałyśmy, mamy to srebro, nie złoto, to czułam się najpewniej do tej pory w swojej karierze. I na boisku naprawdę czułam duży luz psychiczny. Mogłam przez to więcej widzieć, obserwować dziewczyny z drugiej strony, więcej widzieć po naszej stronie. Także rzeczywiście to doświadczenie, które zdobyłam tutaj przez cały sezon, jest nie do pisania. Jest mi bardzo przykro, że nie spotkaliśmy się w tym sezonie na sali. Chciałabym w przyszłym roku przeżyć te emocje z kibicami i chciałabym cieszyć się razem z nimi. Mam nadzieję, że tak się stanie, że będziemy w przyszłym roku razem przeżywać mecze i że się w końcu poznamy osobiście.